Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming, a dzisiaj wam powiem, jak mieć Minecrafta RTX. Jeśli na przykład chcielibyście zobaczyć, jak to jest. Jeśli chcieli mieć ray tracing w Minecrafcie, a na przykład macie tak jak ja GTX 1080 Ti. I też na przykład, jeżeli nie stać was na taki tak drogi sprzęt. No, nie stać, no. Mogę sobie kiedyś kupić taką. No, nie wiem. No, ja. Nie wiem, no. Nie wiem, moich rodziców stać, ale mnie nie. A i tak na razie, i tak nie będę czegoś na razie kupować. Tak nowej karty graficznej na razie kupować nie będę, bo mi się ta. Tą 1080. Tego GTX 1080 Ti dobrze używa. No, mi się dobrze używa. Wraz z Ryzenem 5 3600. No to tak. Po co? Właściwości, no dobra, no, to urządzenie działa poprawnie, no. No, to dobrze działa, no. Jak sobie widzicie, no. Albo też na przykład to jest metoda, jeżeli byście chcieli się na Minecraftie Java Edition, też chcielibyście mieć ray tracing. No, widać, no. To jest dobry sprzęt, GTX 1080 Ti. No, to jest dobry sprzęt. No. I to jeszcze ja mam wersję od Zotaka podkręconą z 11 GB VRAM-u. I to jest dobre. No. Procesor też jest spoko. Tego jeszcze 16 GB RAM-u. No to działa, no. No. Widać. Ale tak. Teraz przejdźmy do odcinka. Więc tak, bierzemy sobie wersję 1.20.2. Dajemy graj. Oczywiście Optifine, to jest sposób, jeżeli macie Crystal Launcher. Jeżeli macie zwykły launcher, no to wpisujcie sobie Optifine. I oczywiście pobieracie Optifine'a z oficjalnej strony. Inne to mogą być wirusy. I możecie się nabawić naprawdę rzeczy, których nie chcecie, więc wejdźcie tego Optifine'a HD, czy jakoś tak. Oficjalnej strony. Na 1.20.2. Wejdźcie skip. I tak, jeśli macie mody, no to ten. I tak, jeśli chcecie to połączyć z modami jakimiś, to wrzucacie plik.jar z Optifine'em do głównego katalogu, do katalogu mods w Minecrafcie. Czyli tam, gdzie mody wrzucacie. Dobra, o, gra już się nam tu uruchamia. Tak więc teraz ten, o. Press Enter to enable the narrator. Teraz tylko sobie język zmienię na polski. Ja zostawię. Śląsko. Tam. Witaj w Minecrafcie, zaszczyknę. Kontynuuj. I tak, mamy tutaj Minecrafta Java Edition. No i dobra. I chociażby sobie stworzę świat przykładowy, no. Nowy świat, stwórz świat. No, dobra.
Jak widzicie, no to jestem. Tylko ten sobie zmienię tutaj interfejs na 3. No, jestem, no. I to widać. O, akurat wrak statku tu mamy. I wyspy, wysepki jakieś. Czyli ta woda tak ten. Czekajcie zaraz, bo mi tu woda może ten. Bo tu woda jakoś dziwnie ten. Czekajcie, sprawdzę dlaczego. Dobra. Jak widać, jest to nas tutaj statek piratów. Ale dobra. Tak mi się dziwnie z wodą robi. Chociażby jak biegam. Więc tak, robię sobie zapisz i wyjdź do menu. Więc teraz tak, wychodzimy z gry. I tak. Tutaj muszę wejść sobie w panel sterowania Nvidia, żeby zmienić ustawienia od karty graficznej. To czy tylko kart graficznych Nvidia. I tak. Robimy użyj ustawień aplikacji 3D. Dobra, stan DCHP. Nie. Tak, użyj ustawień aplikacji 3D, jeśli tu macie. I klikamy sobie zastosuj. No jest. Dobra, teraz sobie wyjdę. I ten. To dotrzy o tylko kartę Nvidia. Na AMD to się robi inaczej, jakieś moje karty. Jak ja. Do 2022 roku miałem kartę graficzną Radeon RX 580. A teraz przysiadłem się na A pod koniec 2022 roku się przysiadłem po prostu na GTX 1080 Ti. I się bardzo dobrze z tego korzysta i w ogóle. Więc tak. Teraz. Chodzi. O, Andrzej Dudu. Microsoft Edge i ten. Dajcie się ze przeglądarkę. I tak, wpisujecie i tak. Teraz wpisujecie sobie. Teraz wpisujecie sobie takie coś. NeoPeak RTX. RTX Java. O, na English mi przyłączyło, na polski. Tak, NeoPeak RTX Java 1.20+. I pobieracie to. NeoPeak RTX Java 1.20.2. I druga rzecz. To, tylko ten, uwaga, jeśli pobieracie to na Minecraft Java Edition, to pobierzcie na Java Edition, a nie na Bedrock, bo na Bedrock to wymaga ray tracingu i tych kart graficznych z RTX, już mówiłem. Więc nie, albo ten no. Albo to no po prostu. No. Tutaj na Nvidia to nie, bo to jest też z ray tracing, też ray tracing musicie mieć. Ale teraz ten, powiem teraz, poza tekstur pakiem musicie pobrać shadery. I tymi shaderami są Zeus PTGI. To są Zeus PTGI. Z
Sonic Era. Zeus PTG. To jest oficjalna strona producenta. Oficjalna strona twórcy shaderów. I tak, Zeus PTG E12. Download. Możecie zobaczyć sobie. Nie. Zeus Renewed. HR Test. Zeus PTG HRR. Przekażę HRR 4. I nowsze. Katren. Zeus PTG. Zeus PTG Shader Packs. Zeus Sync Errors. Zeus Renewed. Zeus PTG. Czekajcie, downloads. Tak, Zeus PTG HRR Test 2.1. Czekajcie, bo ta strona to po prostu to nie działa, no. Tego więc tak. Jeżeli chodzi o stronę, to nie Minecraft Polska, a ten. To spotyki HRR. Zasady. Nie wiem, no. Wchodzimy na stronę 9, to tutaj wchodzimy to, są strategii HR4, to jest 9 Minecraft, na tą stronkę wchodzimy sobie, są strategii E12, i tak, są strategii E12 jest, HRRV3.0, i porównamy sobie E12 Zeus PT, i tak, i co shaderów, to dobre są Zeus PTG E12 i Zeus PTG HRR3.0. Tak, pobieramy to i to. I ten. Jak to teraz zainstalować? Tak, wchodzimy sobie w krystal, zasuńmy sobie w nasz ten, nasz Minecraft. I tak, jeżeli to jest Crystal Launcher, no to Crystal Launcher. Przeglądaj paczki. Kliknij po więcej opcji, otwórz folder paczki lub coś tam. A jeżeli macie zwykłego Minecrafta, to wpisujecie sobie procent up data procent. Wpiszcie sobie procent up data procent. Minecraft. I tak. OF1. I tak. Bierzecie sobie teraz tak. Shaders pack. I ja sobie wezmę te Zeusy PTG i HRR3.0. I do resource pack ten Neapic RTX Java. I tak. Teraz. Możecie sobie pobrać jakieś światy do tego RTX, więc tak, RTX Worlds, ja, Java Edition. I teraz tutaj macie Planet Minecraft. Tak, Free RTX Map Project. Download Minecraft map. Aha. Czyli to nie. To na tym to nie pójdzie.
podrobienie. Tak, i chociażby sobie weźmiemy sobie, no. Jaką by tutaj mam wydać? Tutaj chociażby. I tak, i sobie ściągnę tą IO RTX Map z CruiseForge'a. Tak, download file. RTX IO Map. Wezmę. Takie coś pisać, se IO RTX Map, All in One RTX Map do Minecrafta. Temacie i to jest pod, to jest, i to jest dla użytkowników, którzy nie mają RTX-a, jeżeli chcecie mieć te mapki z RTX-a, bo po prostu ja nie mam ray tracingu i nawet nie ściągnę tych mapek. Więc tak, gentyp, otwórz folder paczki, saves. Test trail. I tak, jak tutaj wam się te światy pobiorą, to do folderu saves wrzucacie te mapy z tym RTX-em po prostu. Duda rozpisze. Duda. Dudu. Andrzej Dudu. Dudu. Nie, no nie, no no, nie pokazuje się Dudu. Syn Weroniki. Jeszcze megabajtów. Pinokio, Pinokio, Morawiecki. Co to? Czy tutaj są te wszystkie mapki? I tak. Test shader world 2 na przykład damy sobie saves. Na przykład damy sobie to. Test shader world 2. Sobie do testowania. Tutaj nie ma chyba tych wszystkich mapek. A ten TX map. Minecraft. Ray tracing Minecraft maps. Unknown district. I od Elysium Fire i autors Elysium Fire mapkę non district.
No proszę, damy sobie taką. Tutaj te. I tak, tutaj na planet Minecraft pojawia się ten. Cyberpunk Pro. Jeszcze na planet Minecraft pojawia się też dobrą mapkę. Cyberpunk Project Timelapse. Autorstwa Elysium Fire. Polecam. Cyberpunk Project. Cyberpunk Project Timelapse. I tak, tutaj robicie otwórz link w nowej karcie. Not found. Dobra. Więc możemy teraz grać. Optifine 1.22. I tak. I teraz odciągamy 21 minut w trybie z trostem wstecz. Teraz tak, tryb jednoosobowy. Test Trailer World 2. No, wykonaj kopię i załaduj. Światło, że. Światło, że stanę. Ziemia nieznana. Dobra. Pan kopię zapasową. Dobra. Okej. Okay. I to jesteśmy w tym pierwszym pokoju, więc tak, teraz paczki zasobów Neapik RTX gotowe i stawienie graficzne shadery. Teraz będzie magia. Damy sobie SEUSy PTG i HRR i będzie magia teraz, zobaczycie. I uwaga, zobaczycie, teraz będzie magia. FPS oczywiście bez limitu dajemy. I nice! Ale, no i to 107 FPS-ów. Nice! O, patrzcie! Jak to wygląda przepięknie. Nice! A to jest nice! Wow! I te oświetlenie całe to robi dobre wrażenie. Nice. O, pięknie. Chodzimy sobie chociażby tu, łóżko jest. Dobra, ty masz jeszcze testy co do bloku. Zobaczcie, jak bloki w ogóle wyglądają. Pięknie się odbija światło na nich. Patrzcie, to odbija się pięknie. Tutaj command bloka mamy. Command block następnie. O, patrzcie. Gdzie mnie teraz stepnęło? Chociażby tu sobie pójdziemy na przykład. A to pod wodą pięknie wygląda.
Partikos. Fonts. Tak! Zaraz! A teraz ten. Teraz ten widzę. Wracam się do... Teraz są przece... Teraz sobie wrócimy... Teraz dam sobie normalny świat. Zobaczę jak wygląda normalny świat. Teraz... O kurde! Woda oczywiście pięknie wygląda. Ciekawe jak to wygląda naprawdę na ray tracingu. Ale ten, teraz wam pokażę naprawdę totalny hit, czyli jasno zielone szkło. Latarnia morska. Redstone. Chociażby ten, teraz ten kuprum. Dobra. Nie wiem. Diament. Złoto. Takie złocisz. Złoto, żelazo. Patrzcie teraz. Ale żelazo to jest piękne. Złoto też. Błyszczy się. Diament. Jak... Patrzcie jak to się fajnie błyszczy. Chociażby to sobie damy. I tak zielone szkło dam na przykład. Niestety ze szkłem no to tak no nie działa najlepiej. Ale ten. Chociażby dam sobie redstone'ik. No o, patrzcie! Daj fajne są te shadery, bo się redstone świeci. Też se z zielonym pomieszamy. Oddam sobie 50% tego, 50% tego. I to jest piękne. I to są. To jest piękne. O dobrze, dam sobie to. Niebie. Pół czerwony, pół niebieski. Ja nie mogę, ale to jest piękne. A mam sobie lapis wszędzie. No patrzcie, to się świeci. Albo emerald. Patrzcie! Teraz się taki turkusowy robi. Latarnię morską sobie damy. Ja, patrzcie jakie to jest. To jest zbyt piękne. Zbyt to jest piękne. No pań, no. No dobra, złoto. O. Światło się odbija.
I na przykład ten sobie jasnogłas. To złoto też świeci. Ja pierdzielę, jakie to jest piękne. To daje takie realistyczne cienie. O, jakie piękne odbicia. Ja nie mogę, no. Takie to było piękne, no to ja nie mogę, no to ja nie mogę, no. Okej. Niech chociażby jaskinia. Pięknie. Tutaj dam i na przykład statek, to wygląda pięknie już, no. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa, pa.